Dobra, babka, słuchaj, bo faktycznie, bo zaraz przyjdzie ten strażnik i nas opierdoli, że się nic nie robimy, więc musimy zrobić danie dnia. Z kim, spaghetti. Robimy... Nie, zaczyna się na py. Pito, kebab, łatwiutko, no to kebabi. Nie umiesz robić takich rzeczy, ty umiesz tylko jedną rzecz robić. Maciek, jaka to jest rzecz? Cia, hawajska. Nie, teraz. A, już chciałem żygać. Maciek zmienia content. Nowy Maciek już nie robi kupy, tylko żyga. I w tym momencie ten odcinek znalazł się na karcie na czasie i polubiło go ponad 500 000 osób. Czekaj, czekaj, jeszcze trzeba dodać tutaj I love Fortnite i Minecraft. Tu masz, tańcz z mąką. To jest mąka Basia. Mąka Basia. Bierz. Na razie nas nie stać na Marysie. Sztachnij się, o. I teraz tak, oczy się. Dobra, dobra, już, bo mamy content na 30 minut. Super content, będę mógł sobie wstawiać w randomowych momentach w odcinku. Zamiast pikawki będę sobie dawać. Aż Sharikan normalnie padł. No to jest śmieszne. To jest śmieszne. Teraz spadasz z drabinki. Uwaga, panie i panowie. Maciek spada z drabinki. Akt pierwszy, scena pierwsza. I spadam. No spadam. Spadam. Maciek spada. Teraz uwaga, akt drugi. Maciuś, poprawa spadania. Babka też chce spadać. Dobra, no, słuchajcie, robimy... Dobra, zrobimy... Zupę salant... Co? Dobra, Maciek! Maciek, słuchaj, ty jesteś odpowiedzialny za dostarczanie wszelkich składników tutaj. Jesteś od logistyki, dobra? Robimy dla naszych gości, którzy tutaj nie przychodzą. No to będę pluć. A ja co? Słuchaj, ty idziesz na zmywak i idziesz kroić... Idziesz kroić. Ziemniaczki. Tak, ziemniaczki. Ale ja dostaję produkty, ja nic nie będę czekać, tu ja będę tylko ciach i tak. Jasna, 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 już. Supa! Pomidorowa! Ja mam problem, gdzie jest pomidor? No, nic nie widzę! Tam jest! Na lodówce! No obrazek masz! Gdzie jest Łycha? Łycha! Co? Łycha! Gdzie Maciek, Łycha! Nie, jest tego! Jest szybko, na talerz! Nie. Talerz! Nie, no, jak zrobisz. Płaski talerz, ty dół, super, wpierdolisz, powiedz mi! Bo mniej się naleje i to jest efekt psychologiczny. Dobra, jeszcze jedna zupa z cebulą. Maciek, robimy level hard. Robimy kanapki z serem. Kanapka i ser. Kanapka i ser. I to tu się wpieprza, tak? Jak to działa? O! A to trzeba pokroić! Ty... Jak ty nie robisz kanapek nigdy? Jak to będzie? Do kofrownicy chleb wsadził! Maciek Puki, Magda Gessler płakała jak widziała. Musimy się jeszcze rozgrzać. Dobra, kanapki. Maciek, ty już wiesz. Ser, cebula. Nie, ser. Ser jest tam, jajka są tam, sałata jest tam. Sałata nam nie jest potrzebna. Babka, przestań robić talerz sałaty. Nikt kurwa nie kupuje normalnie talerza sałaty. Jak to nie jak rasula, a ta krowa od Milki, toż to taka sławna osobistość przychodzi i potem mówi: sałatę proszę. A rzeka mówi: jaka sałata? A ja wtedy wyciągam swojego karnistra z tyłu pleców. Pek, sałata. No to Lionowi i wpierdolę całe. Kanapka, kanapka, bekon, jest sałata, pomidor. Szybko, wszystko trzeba kroić. Babka, na noże. Pozmywałaś? Gówno pozmywałaś, dawaj mi to. No dobra, ten jest pozmywany. Dobra, te dwa masz pozmywane. Dobra, zaraz już ciebie pozmywam. Maciek, upiecz mi chleb. Chleb mi upiecz. Nie, Likan, czemu to tak Jebs trzeba zamykać? Nie, ja trzeba, nie dosięgam, tu jestem za mały, nie mogę. Ale gówno, to się nie robi takich rzeczy. Na patelni? O, na patelni się smaży! Maciek! Na patelni! Spaliło się. Jak się spali? O, pomidory, pomidory! Ja! Jajka se pokroję! Po co? Kanapka z serem. Nie wiem. Kanapka z serem. Babka, wyciągaj z stóp ser. Napierdzielasz pomidorową? Babka, co ty robisz? Co to? Kurwa, BHP ci tam, daj mi spokój. Ty czemu nie myjesz naczyń? Przecież no jak... bo czytam, uczę się, ja tu się chcę się pociąć. Jeszcze wezmę, ciachnę sobie palca i co? I co będzie? Na zmywaku. Nie było szkolenia. Nie, ja robię strajk. Ja robię strajk. Jaki strajk robisz? Robię strajk. Gdzie jest mój fartuszek? No to gówno, no. No, gdzie jest mój fartuszek? Widzę, tutaj powinno być. Dobra, nie pracujemy, Maciek, strajk robimy. Co? Jaki strajk? No ludzie, bo mi klienci tutaj uciekają. Tutaj zakładamy dłonie i stoimy.
Tak, nie ma fartuszka, nie robimy. Jesteś czarniejszy. Nie mamy fartuszka, nie do roboty. O ty! My kurwa! Na próbuj, jestem niczym jak Magda Gessler, zatrzymuję w powietrzu nosa! Słuchajcie, jesteście gotowi. Możemy zrobić pizzę. Możemy zrobić pizzę. Yes! W końcu widzowie się dowiedzą, jak babka robiła tą pizzę, którą nam wystarczył. Jary! Chyba dla debili. Dobra, babka, idziesz... Pizza! O, pizza! Pierwsze ciasto! Wałkuj, no to gówno się znasz na tym, Jezu, no. Patrz, płaska jak twoja morda. Ale to się wałkuje, a nie ubija. To nie jest młotek. Co ty na budowie jesteś? Maciek, gdzie jest pomidory? Maciek, co ty robisz? Sielikan, ja znowu spadam z drabiny, ratuj mnie. Do pieca, do pieca. Jak najszybciej, gdzie jest piec? Tu. Dawaj to do pieca. Ale tam jeszcze salami jest, niech ktoś bad dragony pokroi. Jakie bad dragony, bad kangarory, koszulki w naszym sklepie, sharikantetris.com. Tak. Ten odcinek powinien się nazywać najgorszy siw w kuchni. Ja? Tak? Dobra, jesteś ty szefem teraz. Od teraz jesteś ty. Od teraz. Odzużyj ci twoje. Idziesz? No, ja wiesz co? Ja ja idę jako klient dzisiaj gram. Co? Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Dzień dobry, kangurów nie obsługujemy. Zapraszamy do wyjścia. Dalej, co to za rasizm? Ja cię zaraz tutaj sanepid naślę na ten. Ochrona? Butel. Ochrona? No, jaka ochrona? Sanepid! Halo? No, dostanę tą pizzę dzisiaj? Co jest nie w tym dzisiaj. Obsługu? Mówiłem, że dzisiaj zapraszam to tylko do wyjścia. Jak to zrobiliście otwarcie i zapraszacie do wyjścia? No bo z drugiej strony pisze, że zamknięte, to trzeba wyjść. Tak. Słuchaj, śmieciu mały, wiesz kim ja jestem? Dobra, dobra. Dla mnie możesz kicać stąd, poczekaj chwilę. O! Dzień dobry, proszę pana, mamy dla pana pizzę w stylu w stylu świętego. Pasuje do outfitu, więc no, proszę bardzo. Śląsk. A gdzie sos? Gdzie sos? W zestawie. Jaki smak ma ta pizza? Smak dogłębny. Pan poczuje najciemniejsze czarności, aż z pana diabeł wyjdzie. Bo dużo pod YouTube'em pisali komentarze ludzie, jak ty robisz hawajską. Mogłabyś nam pokazać formułę i jak to robisz? Tak! Jak ja to robię? Tak, to no. Robię to szybko, zwięźle i na temat. Lepiej pokaż się babciu. Przygotujcie. Ej, pierwsze co musicie to mąka Basia, ale nie do pizzy. Ciasto mamy gotowe, mąkę Basię wkładamy. Wspaniale! Dobra kochani, teraz mamy nową rzecz, bierzemy nasze ciasto. Ciasto plasto, pek pek pek. Bierzecie tutaj, tak, i bierzecie tu jeb, tak. Niczym szmatek, ja pierdę. Oj, chyba nie wyszło, no to bierzemy drugie ciasto. Ciasto plasto. Ciasto plasto, mamy trzy próby kochani, dlatego bierzemy nasze ciasto plasto. Kiedy nasze ciasto już jest płaskie, płaskie niczym moje cycki. To wtedy nie używacie miksera, nie używacie salami, tylko używacie salami, ale niepokrojone! I bierzemy to salami niepokrojone. Chodźcie za mną, widzowie, chodźcie za mną, tu tak, w tą stronę, dokładnie tak. I rniecie je jak! Macie wtedy salami pokrojone, ma ciekawy kształt, taką... koniczynkę. Ja już wiem, z czym mu się to skojarzyło. Jak to chwycił. Koniczynka, ale wybrnął. I idziemy z powrotem do naszej pizzy i rzucamy niczym szmatą. I cyk, mamy teraz gotowy. Okej, okay, dalej idziemy kochani, chodźcie za mną. Bierzemy naszą lodówkę Beko Eco Frost 2021 ze Smart TV w środku. I cyk, najpierw pukacie, żeby sprawdzić co jest w środku. W każdym razie, cyk, otwieracie, bierzecie jajko, wyrzucacie je, żeby zrobić burdel i bierzecie dwa sery. Cyk, zarąbiście. Chodźcie za mną, jeden ser to za mało. Jeśli wam braknie sera, zapraszam do mojej produkcji. Produkcja pod stópką. Bierzemy sobie, cyk, bierzemy nasz nóż. Uwaga, żeby się nie zacząć jak Maciek w którymś odcinku, kiedy był w poprzednim awatarze. Link macie w opisie. Yeah! No jeden raz nie starczyło, dlatego bierzecie naszą niczym piłą mechaniczną. Mamy ser! Ale idziemy. Przechodzimy magiczne przejście. Puch. Dobra.
Cyk, mamy nasz ser, tak? I teraz bierzemy go z troską, kochani, kładziemy z troską, tak? Jakbyście kładli, nie wiem, jakbyście kładli kołdrę na swoim dzieciaku. Jebłoś! Mamy gotowe. Teraz możecie, nie wiem, jakiś sos. Żeby zrobić sos, potrzebujemy pomidor de pomidor. I cyk, nasza pizza typu Shrek nie wyjdzie dzisiejszego dnia, na pewno wyjdzie pizza hawańska. Kiedy nasz ananas się już zrobił, możemy brać naszego ananasa i tu, razem z chochlą. Wtedy zobaczycie, jeśli chcecie sprawdzić, czy konsystencja pizzy jest odpowiednia, robicie tak. Jest odpowiednia. Jak najbardziej. I wtedy bierzecie, cyk, kurczę pieczone, cyk. Spróbuję otworzyć drzwiczki. Co mam zrobić? No! No i teraz czekamy 5 sekund. Zaraz to jest szybka pizza. Zajebiście szybki pies. Pyk! I w tym momencie mamy gotową pizzę. Hawajska. A pewnie wasze oczy nie mogą uwierzyć z tego smaku, ale jasność, wow, świeci się, o mój Boże, o! Nie ma tam to co? Babciu. Pachnie z... Babciu. A ty w ch**a ci, to pizza z salami. Pozory mylą, Maćku, pozory mylą. Gdzie tajny składnik? Kubka Maciusia. Tajny składnik dodany i mamy pizzę hawajską. Pizza hawajska gotowa, test smaku. Babciu, ta pizza jest zajebista. Bardzo przekonująca. Gerber. Czy ma pani czas, żeby porozmawiać o lodach ekipy? To jest zawsze czas, kochany. Hej! Skarbie, chcesz się poznać bliżej? Masz zajebistą parówę. Dziękuję ci, sweet Kristinka. A ty masz zajebisty boiler. Są tu jakieś dzieci? Nie, ale jest sweet paróweczka. Jak chcesz, mogę ci coś wsadzić. Wystarczy.